Dziewięć pawic i król smoków. Dawno temu w królestwie rządzonym przez króla i jego trzech synów rosła jabłoń. Legenda głosiła, że była to czarodziejska jabłoń. Każdej nocy zwykłe jabłka miały zamieniać się w złote. Król i synowie postanowili sprawdzić, czy tak jest naprawdę. Pierwszej nocy czuwał pod jabłonią najstarszy syn. Zmorzył go sen i nic nie widział. Średni syn również usnął pod jabłonią. Najmłodszy syn, Mladen, nie usnął i rozwiązał zagadkę. O północy przyleciało 9 pawic. Zwykłe jabłka natychmiast zmieniły się w złote. Jedna z pawic przybrała postać pięknej dziewczyny i podarowała Mladenowi 2 złote owoce. Rankiem Mladen zaniósł ojcu złote jabłka. Od tej pory każdą noc spędzał pod jabłonią, gdyż wiedział już, że to księżniczka Pauna wraz z dwórkami, zaczarowane w pawice przez króla smoków, przylatują co noc do ogrodu królewskiego. Mladen, związany tajemnicą, milczał. Zazdrośni bracia postanowili go śledzić. Sami byli zbyt leniwi, więc poprosili o to czarownicę. Kiedy o północy Pauna zjawiła się w ogrodzie, starucha schwyciła jej warkocz i obcięła go. Przerażona Pauna krzyknęła, zmieniła się w pawicę i natychmiast odleciała z innymi ptakami. Odtąd pawice już nie przylatywały. Mladen postanowił ruszyć w świat i szukać ukochanej. Od napotkanego pustelnika dowiedział się, że pawice mieszkają w mieście białych pałaców i aby tam trafić, trzeba przemyć oczy wodą z cudownego strumyka. Po długiej wędrówce Mladen dotarł do miasta białych pałaców. Jego miłość i wytrwałość zdjęła czar rzucony przez króla smoków na Paunę i jej dwórki. Mladen, zaciekawiony innością pałacu, postanowił zwiedzić go. W korytarzu zobaczył drzwi z dużą kłódką. Otworzył je i ujrzał ogromną beczkę. Ktoś z beczki wołał, że umiera z pragnienia, więc Mladen przyniósł wody. Po chwili beczka pękła i wyskoczył z niej król smoków uwięziony przez braci Pauny. Smok skoczył do ogrodu, porwał Paunę i uciekł. Mladen zrozumiał, kogo uwolnił. Gorzko zapłakał i ruszył znowu w świat szukać ukochanej. Któregoś dnia zobaczył w błocie obok strumyka rybkę, która prosiła, aby wrzucił ją do wody. Za przysługę dała Mladenowi łuskę i przyrzekła pomóc w potrzebie. Od tej pory szczęściło się Mladenowi. Spotkany wędrowiec ofiarował mu konia i wskazał drogę do siedziby smoka. Mladen odnalazł Paunę. Spuścili się po linie z zamczyska smoka, wsiedli na konia i odjechali. Kiedy smok wrócił do domu i zobaczył, że nie ma Pauny, wskoczył na czarodziejskiego konia, szybko dopędził Mladena i odebrał mu Paunę. Mladen nie uląkł się smoka. Wrócił do zamczyska i ukrył się. Paunie tymczasem udało się wydobyć od smoka tajemnicę, że szybkonogie konie są u czarownicy.
Mladen poszedł do czarownicy pilnować przez noc kobyłę ze źrebakiem. Miał za to dostać czarodziejskiego konia. Gdy nie upilnuje kobyły, zostanie zamieniony w kamień. Mladen wyprowadził kobyłę i źrebaka na łąkę. Był bardzo zmęczony i wkrótce usnął. Kiedy się obudził, ani kobyły, ani źrebaka nie było. Zdesperowany Mladen przypomniał sobie o łusce. Wrzucił ją do wody. Natychmiast zjawiła się rybka. Kazała uderzyć batem o wodę i przywołać kobyłę czarownicy. Czarownica była zła, ale słowa dotrzymała i zaprowadziła Mladena do stajni. Królewicz pamiętał słowa smoka. Wybrał najnędzniejszego konia i pojechał po paunę. Nędzny koń po opuszczeniu stajni czarownicy wypiękniał, a smok, pewny, że każdego dogoni, najpierw się najadł, a potem dopiero ruszył w pościg za pauną i Mladenem. Koń smoka nie mógł dogonić pauny i Mladena. Przekonał się, że smok wcale nie jest wszechpotężny i najsilniejszy. Zebrał wszystkie siły i huknął smokiem o ziemię tak mocno, że smok rozleciał się na 1000 kawałków. Pauna dosiadła konia smoka. Już bez przygód dotarli oboje z Mladenem do miasta Białych Pałaców. Wkrótce odbyło się wesele Pauny i Mladena, które trwało 40 dni i 40 nocy i wszyscy świetnie się bawili.